Play. Jeszcze na kolejne nagrywanie i można śmigać, dobra. 21:13 to nie wiem czy to. Błagam, niech to będzie ten safe. Mam wszystkie 5 mieczy, błagam. 1, 2, 3, 4, 5 mieczy, dobra, lecimy. Tak, mam 5, mam 5 mieczyków. Dobrze, że zasejwowałem. Dobrze, że sejwnąłem. Chyba z drugiej strony szedłem na dół. A dobra, chyba prowadzi i tak do tego samego miejsca. Ej, nie mogę łuku wyciągnąć. A, nie mogę wyciągnąć łuku, bo nie mam strzału. Dobry save, dobry jest. Opa. My to ukończymy, zobaczycie, my doczekamy się do tych napisów końcowych. I uwaga, save. No gdzie ten śniący? No siema. No i safe. Dwa. O Jezu, jest śniący. Jest i cała jeszcze ekipy. Nareszcie. Znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący! Zbudź się! Gdzie ja to słyszałem? Okej, okay. Sia. Ja nie mam przyjść w łuku. Dobra, chodź Kalom, chodź Kalom. Najpierw tutaj wpierdzilimy. No chodź. Chodź. Wow, wow. Chodź. Idziesz? No... Typu! No, bierzesz go! To kogo pierwszy za ciebie? O, 10 kafla. O, fuck, dom tu. Kalom zabity. O, chodźcie sekciarze. O fuck, ilu ich jest. Dawaj mi się w kotka i myszkę, co? I z kosami na mnie lecą. Mają kosy. Kosynierzy.
Lśniący, zbudź się. Dobra, jeden z głowy. Magiczny czar wzroku. Lśniący, zbudź się. Ma tyś budzik, bo sobie jeszcze kima chyba. Tak by się... I jeszcze jeden. Ale widzicie, jeszcze bez God Mode'a lecę. Bez cheatów. Ja to jednak potrafię Last Fighta zrobić. Ilu zostało jeszcze? No, kilku. Zapraszam do tańca. Auć. Zostało jeszcze ich kilku tylko. Kilku przydupasów i wielki demon. Czterech zostało, dobra. Kurde, śniący nawala do mnie z fireballi. Ten śniący to taki mały śniący. To bardziej tajet. Każdy przybity śniący to spawnik. O kurde. Ja bym teraz sejmnął w trakcie walki. I przebijamy pierwsze sobie ducho. O kurde. O, dobra. Dobra. Jeden książę zabity, teraz trzeba uciekać. Uciekać! Jeszcze czterech takich ksiąciów trzeba zabić. Dobra. Dobrze, że kupiłem tyle miksturków. Nawet za dużo. I lecimy. Jeszcze cztery serduszka dostały do przebicia. Siema, panie demon, ale ty jesteś brzydki. Jest to księciu, jak chcesz, to chodź. Bo najpierw dzielamy się, ale gdzieś indziej, jak nie będzie nawalał do mnie z tych fireboli. O, leci. No kurde. No nie, nie mówcie, że będzie nawalał z fireballi. Nie, leci za mną. Głupi kozak leci za mną. Nawet się mi nie da wyleczyć. Uparty demon. Brzydki prawie jak des. I lecimy mu wpierdzielić. To był taki mały demonik. Kurde, nie księciu. Księciu ją. Dobra, dwóch księciów zabitych.
Gdzie ten śniący? O, jest, siema. No. Siema, księciu, chodź za mną. Albo w sumie nie chodź za mną. Szybko miksturka. I lecimy. No, weź go namierz. Weź go namierz. Dobra, nie, spierdzielamy, spierdzielamy. I tak daleko spierdzielamy. Hop. Głupia menda nie przyleci przez to. Nawet fireboli nie ma. Gdybym miał te strzały do łuku. Głupi demon. Mam już recenzję w Steamie? A na Metacritic tylko z tego co pamiętam mam 72. No chodź. Chodź. Aha. No i dostałem. Przebiłem w końcu to serce, czy nie przebiłem? Spierdzili przed demonem. Ty Bartosz, panie, co? Co? A na Steamie 66. No, ja przepraszam bardzo. Ten demon leci ze mną, czy... Może spierdzielać dalej? Bo jeden demon się tam zablokował, więc spoko. A, tu jest demonik. Dobra, chodź. Chodź, panie demon. A ten... Ciebie co tak lubiło, panie demon? Dobra, czyli jeszcze jedno serduszko zostało do przebicia. Skończyliśmy! Ogarnęliśmy, skończyliśmy! Gothic ukończony! Gothic aka Crash Bandicoot ukończony! Te emocje, te wybuchy! Ja z mod z Lightning Bola. O, ogarnięte. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. The Gothic Team. Jeszcze jest, Gothic 2, i Noc Kriuka, i Gothic 3, i Risen, i Risen 2, i Risen 3. Dobra, ale udało się, zaliczyliśmy Gothic, przeszliśmy. Jej. Dobra, pozostało nam, nie pozostało nam nic innego, jak wystawić ocenę. Risen to szanuję. Risen 1 był słaby. Risen 2 nigdy nie przeszedłem.
No i okej. Gothic, ukończyliśmy w czasie 18 godzin. 46 minut. Skończone. I ocena. To jest najcięższa sprawa. Bo nostalgia w tej grze silna. Klimat też. No tylko te crashe, te ciągłe crashe, one tylko tak niszczą wszystko. Ale trzeba wziąć też w uwagę to, że te crashe zostały spowodowane przez moda. Także gdyby tego moda zniknąć, to byłoby bardzo wysoko. Czemu nie, bawimy się. Bo nostalgia, bo ta gra bójco będzie świetna. I naprawdę nie męczyłem się ani o chwili. No. Bo właśnie oceniam gry przez moda, bez moda. No i okej. Gothic kończony. Ja bym skończony. Lecimy. No i dobra. Dobra.